który wymaga niesamowitego skupienia. A proszę Państwa, te pary tak naprawdę tańczą od wczesnych godzin rannych. To są już godziny wieczorne. Pary przetańczyły kilkadziesiąt tańców, więc rzeczywiście ta wspaniała kondycja i psychiczna, i fizyczna jest bardzo potrzebna właśnie w tej chwili, w Paso Doble. Ja chciałbym Państwu również powiedzieć, że to, że dana para dostaje się do finału, jest to sukces nie tylko tej pary, ale rzeszy trenerów i nauczycieli tańca, którzy pracują z tymi parami. Myślę, że to jest to, Piotrze, co mówimy. Taniec jest taką formą artystyczną, ale również sportową, więc każdy tancerz tak naprawdę ma przygotowanie bardzo mocne sportowe i cały sztab ludzi za tym stoi. A to, co już widzimy, to jest tak naprawdę efekt końcowy. I przepiękne linie ciała Przemka Łowickiego. Tak, ja myślę, że udział każdej z tej pary w finale Mistrzostw Polski już jest wielki sukces. I oni w tej chwili, proszę Państwa, tańczą już dla publiczności i dla siebie również. Myślę, że to miejsce już tak bardzo się nie liczy, tylko to, żeby wytańczyć wszystko, żeby zejść zadowolonym z parkietu. Piękne choreografie podkreślające akcję areny i jednocześnie, proszę Państwa, ta lekkość i finezja w tańcu.